Siemanko widzowie, z tej strony AntMax i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest... Arbus. Tak, i dzisiaj widzicie już na górze po tym napisie, że jest dzisiaj pierwszy odcinek z serii Prawdziwe Życie widzowie z Live Topi. Tutaj już ten napisik już nie widzicie. Ale widzowie, jesteśmy dyrektorem szkoły. Arbus jest studentem, więc jest moim uczniem. Mieszkamy w tamtym dużym apartamentowcu w lokalu 302. No i mówię, na razie będziemy tutaj sobie... Czemu nie słychać gry? Nie słyszę gry. Nie wiem, no nieważne. Dobra. My tutaj tak oto się prezentujemy, nasze autko. Czekajcie, bo mnie zaraz to wkurzy. Dobra. No nie wiem, trudno będzie bez dźwięku. Ale przynajmniej słychać arbuza. Więc my tutaj... sobie bierzemy sobie przede wszystkim ekwipunek. Dobra, czekajcie. Tutaj zaraz zrobimy jakiś dzwonek w szkole. Trzeba karta kredytowa, jakby takie coś, książka, sprawdzian. Co tu jeszcze? Dobra, weźmiemy sobie, nie no, broń na uczniów. Weźmiemy sobie coś te, nie, o takie coś, gwizdek na pewno. Gaśnicę, bombę, nie no, bombę nie bierzemy. Dobra. O, i takie zabaw, a nie, nitnek nie. Tu w razie czego lek na uspokojenie dla ucznia. Dobra, więc my na razie czekajcie. Przebierzemy się, bo jeszcze nie jesteśmy w szkole. Na razie zamienimy się w awatar Roblox. Dobra. I jedziemy jeszcze do domu. Więc czekajcie. Jedziemy. A nie, nie jedziemy do domu, przecież już się lekcje zaczynają, jest 5 rano, a tutaj przecież o 6 lekcji zaczynamy. Właśnie o 6 zaczynamy lekcję, Arbus. Dobra, tutaj go zostawiam, ten mój samochodzik. Piękny. I robimy tutaj od razu. No nie, przy zmianie stroju mi się wykaszował ekwipunek. To co wcześniej bierzemy. Dobra, więc tutaj jesteśmy, już wchodzimy do szkoły. Zaraz muszę tutaj, bo był update tej szkoły. Ja za bardzo nie wiem, czekajcie, nie wiem, gdzie to było. Gdzież tu to było przed chwilą. W tym eku. Gdzie jest ta książka? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, co z nim. Gdzie mamy lekcję? Ja zaraz, bo ja się tutaj sam. Czekajcie, tutaj co jest? A właśnie tu jest pokój dyrektora. Nie, to nie jest pokój dyrektora. I na informatyce mamy teraz lekcję. Proszę, zapraszam tam. Język angielski, magazyn. No proszę iść do tej sali. O, tutaj to się przyda. Proszę iść do tej. Proszę iść do sali informatycznej. Boys. Ja śle. Gdzie jest? O, tu jest główny, tu jest pokój dyrektora. No, widzowie, tutaj.
Gdzie się schodziło na górę? Tu nie ma. Proszę pana, gdzie jest informatyka? No przecież tutaj, dziecko drogie. Ja tu zaraz przyjdę do was. Boże, komputery za 2 złote. O, sala WF-u, no świetna. Sztuk. Ale tu gdzieś jest wejście na górę, musi być. Tam na górze coś jest, nie? A może tu gdzieś. Nie wiem, widzowie, kurde. Zaraz do was przyjdę, dzieci. Może tu w magazynie jest wejście, nie? Dobrze. Nie wiem, czemu nie słychać. A ty masz dźwięk z Livetopi? Tak. Ja nie mam. Jak widzowie tam wejść na górę? Nie wiem, trudno. Czekajcie, jeszcze zrobię tak. Czekajcie i teraz zrobię tak. Minecraft virus.com.g.4k. No nie wiem czemu, a tu może w ustawieniach. Ustawienia. Nie wiem, Boże, trudno. Jedzieś to musiałem wyciszyć. Dobra, jesteśmy. O, dzień. Co pan tutaj robi? Co ty tutaj robisz, dziecko drogie? A w ogóle, jak masz na imię i nazwisko? Jak ty dziecko. Dzień dobry. Jak ty dziecko się nazywasz? Twoje imię i nazwisko. Nic. Jak ty Arbus. No, nazwisko. Arbus imię, a nazwisko to Down. Down banan. Ban down. Ban. Dobrze, ja tutaj sprawdzam listę. Nazwisko to Down, a imię to banan. Dzisiaj robimy, proszę bardzo, robimy pracę tutaj. Nie wiem, co chcesz i to jest na ocenę. Na ocenę. Robloxa. Zaraz dostaniesz uwagę za tego Robloxa. Co to było? Dobra. Dobra, proszę bardzo rysować pracę na dowolny temat, to jest na ocenę. Ale... jakiego Robloxa, proszę pana? Dobra, już. Rysuję. Dzwonek był, już proszę iść. Dzwonek! No do widzenia! No teraz proszę bardzo, matematykę będziemy mieli, dziecko. Już, chodź. Bądź tu u północy. Zapraszam! Znaczy jeszcze nie było dzwonka, nie? Więc... A nie, był dzwonek. Zapraszam! Tutaj jak proszę. Jak ty się stychuje? Już proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, piszemy to, co ja. Hashtag. TS, proszę bardzo, piszemy. Już proszę pana, wyrywam z jakiegoś zeszytu kartkę, bo nie mam dzisiaj zeszytu. To proszę bardzo, nieprzygotowanie. Ale mam karteczkę, dobrze, proszę pana, mam karteczkę. Dobrze. Dzisiaj piszemy kartkówkę. Co? Nie zapowiedziano. To było 2 plus 2, chyba 5. To nazwisko jednak naprawdę powinno... tej kartkówka. Jaki jest skrót od kartkówki? Dobra, książki. Ściągasz. Co pan tutaj? Nie. Gdzie jest Arbus? Nie. Ale wszystko jest w porządku. Proszę bardzo, piszemy kartkówkę. I ja teraz zaraz ją ocenię. Tutaj jest moje biureczko. Koniec czasu. Już, proszę. Proszę mi dać to. Jak? No wejdź w interakcję. A nie. Nie. Dobra.
proszę zobaczyć. 5, w sensie 2 plus 2, 5, wiadomo. Proszę mi pokazać tą kartkówkę. Dobrze, dostaje pan jedynkę, proszę zadać. Ale z czemu? Napisałem, że 2 plus 2, 5. Co pan robi? Przed chwilą. Proszę pana. Nie wiem, pan. Dobrze. Proszę pana, przecież każdy wie, że 2 plus 2 to 5. Każdy no, polski chyba. Polak. To chyba ty. Już 11. Proszę pana, a co A słuchaj, tak poza RP, to mogę stworzyć drużynę RP. Ja tworzę drużynę RP Antmax Team i będziecie tu ze mną grali, widzowie. O, kozak. Właśnie, więc trzeba zostawić łapkę w górę oraz to suba. RP będziemy mogli tworzyć ten. I dobre, jakie by hasło do tego? Widzami. Maksymalna liczba zespołu. Widzowie, więc zostawcie łapkę w górę oraz suba na 25 osób będzie mogło być na RP. Pamiętajcie, rekrutacja, ja mogę poprosić. Rekrutacja i zgłaszanie się, nie wiem, jakiś konkursik zrobimy. No tak, bo to ze mną Arbus będzie wybierał. Kursik. Ze mną Arbus, bo on... Konkurs. Bo on ze mną jest założycielem tego RP, powiem. Jaki by tu wam kod jakiś dam? To dam tak. Dwa. Tylko parę osób dołączy i to wiem, ja będzie widzów. Nie, ja na razie tego... Czekaj. Na razie wam zabiorę, czekajcie na chwilę ekran, dobra? Poczekajcie chwilkę, dlatego że byście nie widzieli, jakie hasło tworzę. Ja tobie wyślę na prywatny to hasło, Arbus, dobra? Dobra. To jest to hasło. Dobra, tworzyć. O, stworzyłem, ja jestem liderem, widzicie. Siema. Nie tak, że właśnie rzucam zabawkowym mieczem świetnym. I teraz tak. Wcale. Wejść, dobra, ja ci po odcinku powiem, jak dołączyć do tego RP, dobra? Dobra. Na razie, dobra, już wracamy. Proszę bardzo, co pan robi? Co ty robisz? Bo nic, proszę pana. Bo zawsze w tym każdym RP to mówię, co pan? Co pan? A teraz muszę już powiedzieć, co ty robisz, nie? Bo do dziecka. Co? Można opinię swoją napisać o grze? Teraz... Więc tak, widzicie, zobaczcie. Tutaj ja się mogli... Ja się uczę. Bardzo, bardzo dobrze się nie, uczę. Dostajesz nie, uwagę. Nie minus, właśnie dostaniesz uwagę. Dostajesz uwagę. Za co? Za karteczkę? Proszę bardzo. Proszę pana, ja nic nie mam. Proszę bardzo. Tutaj jest szkoła bez... Tutaj jest szkoła i proszę bardzo. W takim razie piszesz karty sprawdzian z całego działu w tym momencie. A z czego? No z tego co było. Nie wiesz co było? Nie uważasz na lekcji? Czyli 2 plus 2? Przecież ty się tak uczysz. Teraz tak. Czyli tutaj na tablicy wypisuję... Piszesz kartkówkę. 4. Na tablicy wypisuję działania, jakie masz wykonać. A ty mi masz napisać na tablicy do nich odpowiedzi. Dobrze. Jeszcze nie, jeszcze nic nie pisz. Ja ci dopiero powiem kiedy. Zrobisz sobie screena i będziesz pisał. Czemu ty z jakąś siekierą tu stoisz? To nic pan nie widział. Jest wszystko w porządku. Podbijam sobie piłeczkę. To jest, żebym nie miał depresji, antydepresyjna papinka. Dobrze, proszę, to są te działania. Aha, super. To może na PW, a ja ci napiszę na PW. Dobrze, ja mu napiszę na PW, widzowie. Szybko. To jest tylko 9 przykładów, ja wam mogę to zaraz wam się pojawi tutaj na OBS-ie. Pokażę wam się napis. O, czekajcie. Teraz widzicie te działania właśnie, czekajcie jeszcze. O, teraz widzicie te działania, które on ma wykonać. Zaraz pojawią wam się tutaj jego poprawne odpowiedzi na te działania, więc je tutaj... Rozwiązałem. Co rozwiązałem? Pokaż mi. Dobrze, widzowie, wyświetlę wam do tego odpowiedzi, bo to jest żenujące. Nie powiem, że nie. 5.
Ja bardzo się staram. 67 i 69. 67. Proszę bardzo, teraz widzicie te odpowiedzi. Dzwonek. Dzwonek na razie. Teraz jest język angielski obok w sali. Zobaczcie, widzowie, tutaj widzicie te odpowiedzi. One są naprawdę po prostu tak poprawne. Mi się wydaje, że on powinien wystąpić po Nagrodę Nobla w ogóle. Więc naprawdę tutaj te odpowiedzi są przemocarne po prostu. Dobre, już koniec tych odpowiedzi. Pan mówi sama szczerą prawdę. Dobra, nie. Koniec lekcji na dzisiaj. O kurde, zostałam zwolniona przez pana. Szybko zabijam jej na ochotę. Wolne. Kurde, gdzie ja wiesz? Co? Szybko, gdzie ja zostawiłam moją hulajnogę. Ty dziecko masz. Szybko! Ty masz dziecko samo. Nie, mam hulajnogę. Ja! Now! Dobrze, co ty dziecko szybko. Tutaj... Czemu ty jeździsz środkiem drogi? Szybko. To dziecko mieszka koło mnie i to piętro niżej po prostu. To jest w ogóle jakiś żart. Gdzie ja mieszkam? To jest pytanie. Dobra, jedziemy tutaj. Czym pięknym samochodzie, tutaj straż pożarna jest. Dobra, wjeżdżamy sobie. Tutaj pokażę wam moje mieszkanko, widzowie. O, chwilę, bo mam jakiegoś laga, co? Tutaj sobie zaparkujemy. Dobra. Co to jest to? Nie wiem, co to jest. Ciekawe, co to dziecko teraz robi w tym mieście. Wejdziemy na trzecie piętro. Patrzcie, tutaj nasz apartamencik piękny. Zobaczcie tą łazienkę. To jest po prostu moc. Dobra, umyjemy się teraz. Kąpiel. Mogę sobie łazienkę podświetlić. O, teraz jak jest fajnie. Zielono. Dobra, dziecko, szkoła! Szkoła! Co, proszę pana, ja jestem, poszedłem do pana. Dziecko, dzisiaj nie słyszałeś, lekcje są przełożone na później, dlatego jedziemy do szkoły, widzowie. No co? Na piątą rano? No chyba pan se jest kpi. Piąta po południu. To jest. O. No, właśnie to. Ja lecę do mieszkania, ja bageruję. Dobra, jak go nie będzie, to wstawimy mu uwagę jedynkę, nie? Jest piąta dzisiaj. Z moją doskonałą matematyką. Jedziemy. Bardzo prosto jedziemy. Dobra, parkujemy pod samą szkołą. Tutaj, o. Na razie pójdziemy. Dobra, dziecko, masz zawiadomienie. Napiszę, jakby tutaj wiadomość niby dostał. Szybko! Dobra, teraz tak. Musisz też, Arpus, patrzeć na czat, żebyś. Bo ja tam będę pisał jakieś wiadomości. Słyszysz? Dobra. Tak, słyszę. Dobrze. I tutaj będę pisał adresata. Oj, nie, to jeszcze nie jest to. Do. Arbus Down. Jak się pisze da? O tak. Dawn. Dawn? Dobre, nie tak wiem. Dobrze pamiętam. Szybko! Czemu tu są dziewczynka anime? O nie. To jest bardzo źle. To jest bardzo zły znak. Szybko! Jest! Jestem! Proszę, tutaj zobaczcie, dostał wiadomość tam. Dostał wiadomość. Dostał wiadomość na czacie. I tutaj też możesz odpowiadać, nie mi.
No, no to ja tego nie wstam. O, cholipka, o. Rozumiałeś tylko... Siemano. Ale o 8, która jest godzina? Aś! Co za dziecko, Boże drogi, naprawdę, nie wiem. Szybko, na chatę, zjem koktajl. Pamiętaj, że jeśli się spóźnisz, dostaniesz... Pamiętaj, że jeśli się spóźnisz, to dostaniesz uwagę. Co? No to zostaje, dobra. Kupię sobie coś. Jest sklepik. Halo, sklepik. Tutaj napis macie. Gdzie jest? Dobrze, spóźniony, uwaga. O! Uwaga. Gdzie niby? Proszę bardzo, jakoś cię tu nie widzę, widzowie. Gdzie mamy lekcję? Dobrze, nie wpiszę ci tutaj uwagi o te 8 minut, jak się spóźniłeś, to nic. Dobrze, więc spotkaliśmy się tu po to. Nie jest salatnic. Dlatego, że pan się bardzo nagannie zachowuje. Rzuca jakimiś mieczami w szkole. Rzuca jakimiś mieczami. Niech pan wam... Pan mi ubrudzi fotel. Ale dobra, hawajska. Pan mi ubrudzi fotel. Zaraz zobaczycie, co ja widzowie zrobię. Pepperoni, najlepsze. Nieprzewidywalne, co ja zaraz zrobię. I teraz tak. Skąd ma pan fotel gamingowy? Bo to jest dyrektor. Czego nie rozumiesz? Nie wiem. Proszę pana, da mi pan... mogę panu dać pizzę. Nie chcę twojej... Chce pan? Nie chcę twojej śmierdzącej... pizzy. Ale dobra. Pepperoni. Ale dobra, pepperoni. To jest całe moje jedzenie na dziś. Ja zaraz tutaj panu pokażę, co jest panu jedzenie. I teraz tak, proszę bardzo się przede wszystkim uspokoić tu w tej szkole. Nie, pan zaraz dostanie tą siekierą w łeb. Naprawdę. Dobranoc. Zabieraj to. No Jezu, zabieraj to. Proszę bardzo, idziemy już na lekcję. Proszę bardzo się teraz, czekaj. Dobrze. Czekaj. Teraz proszę bardzo zgodzić się tutaj. I idziemy na lekcję, na język angielski. Pana ulubiona lekcja, z tego co wiem. Angielski to pana... To speak English. I speak to English. Proszę bardzo, siąść w ławce, you albo ja tym you? Strzelę. Oh, fuck. Zaczynam strzelać w ścianę, więc to już jest niedobry znak. Zaraz w pana ten pistolecik poleci. Albo poleci w pana tak siekierka i utnie pan łeb. Proszę pana! Albo pan dostanie pan miotło. Dostanie pan szczelesną. Dostanie pan miotło! 440. Młotem! Masz tym młotkiem zaraz. Proszę bardzo, siadać, piszemy sprawdzian. Ała! Pan teraz sobie. Teraz pan pograbił sobie. O, pan sobie, dobra. Jezu, co z tym? Co to dziecko robi? Na ziemię! Czekajcie, go tu muszę postrzelić, nie? Ogólnie. Świetna szkoła, naprawdę edukacyjna bardzo. No kurde. Szybko! A! Stój, dziecko! Powiedz do twoich rodziców. Kto jest w ogóle twoim rodzicem? O, dostał. Bezdomny. Proszę numer do twoich rodziców. Proszę numer do... Proszę numer do twoich rodziców. No on nie ma pomocy. Proszę. O, dzień dobry. Kurde, czekajcie, bo mi się... Proszę numer. Proszę numer do twoich rodziców. Numer 4269. Dobrze, dzwonimy, widzowie. Tak naprawdę to sobie czekaj, numer sąsiada. Wtedy zadzwonimy. Czekajcie. Pozwalamy.
To nie tak, że właśnie teraz uciekamy. No! Proszę pana, niech pan się spojrzy na mnie. Pan. No! Coś uciekamy! Zobacz, coś ci na Discordzie napisałem ważnego. Teraz zadzwonimy do twoich rodziców za chwilę. Do jego rodziców, tylko muszę sobie telefon. Czyli sąsiada. Tutaj wziąć. O, dzwonię przez tablet. Halo? Dzień dobry. Dobrze. Kim pan, czy jest pan rodzicem Arbuza Downa? Mieszkam obok niego, piję teraz piwo, niech pan mi nie przeszkadza, do widzenia. Co za krety. Dzwonię do jego rodziców. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim pan jest? Witam ponownie. A, to znowu pan. Nie. Proszę bardzo, dać mi numer do pana sąsiadów, tam gdzie mieszka Arbuz Down. Nie ma rodziców, tylko znalazłem na chodniku wczoraj. Zdeptanego i zesranego. Mi to mnie nie wytrzymało. Ale to pana dziecko jest? Pan się nim opiekuje? Nie. Jak to nie? Nie, mam w niego wywalone. Ale u kogo on nocuje? U siebie. No czyli gdzie? U siebie. Czyli gdzie? Czyli gdzie? Czyli w śmietniku. Nie, chyba, ten... bo może się wyprowadził, bo tam mówił, że wygra na loterii 3 koła, co jest niemożliwe, więc ja tam nie wiem, nie? Ale... Dobrze, ale czy on... Wie pan, gdzie on obecnie może być? Nie wiem. No ale to przecież wiadomo, no ale niech pan idzie do tego śmietnika i powie, czy on jest. Jest? A przepraszam, piłem teraz piwko. No to on jest? No to czy... idę już, sprawdzę. No niech pan idzie. No czekaj, za 3 godziny, która jest godzina, a 1 w nocy, no to proszę pana. Tak do 3 może się wyrobię. Ale on jest, czy go nie ma? Nie wiem, ja... Dobra, to idę. No idzie pan to sprawdzić? Halo? Jest? Dzień dobry. Tutaj. Tak, jest. A gdzie jest ten śmietnik? Gdzie to się mieści? Gdzie to się mieści teraz, bo ja tam przyjechałam? Nie wiem. Gdzie pan jest obecnie? To wiecie, że dał mi piwo, za fliwiec się rozłacham na ław. Gdzie pan jest? Dobra, napiszemy wiadomość do tego typa, nie? Dobra, to... Arbus. Dawno. Gdzie? Obecnie. Tam. Proszę odpowiadać w takiej samej formie wiadomości, jak piszę ja. Dobrze. Napisaliśmy, my sobie pojeździmy po mieście, może go gdzieś znajdziemy, nie? Tutaj patrzeć. Jedziemy. Oj nie, auto mi utknęło. Halo? Auto? Teraz to pan ma przewalone. Co? Jezu, widzowie, ze mną to po prostu coś ma nie tak z głową. Jezu, uciekamy, widzowie! On jest nienormalny. Teraz. Dobra, tu nie wejdzie, tu nie wejdzie, tu nie wejdzie. Szybko, 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 szybko. Szybko. No trzecie!
Szybko, biegniemy do domu. Jesteśmy w domu, jesteśmy uratowani, ale on mi przez okno tu wejdzie, Jadzu. Przecież on tu gdzieś jest. Halo, gdzie pan jest? Dobra, wychodzimy i go strzelamy, nie? Na ziemię! Jezu, pan przebalone! Jezu, widzą mnie, pomocy! Dobra, na ziemię! Widzowie, dobra, strzelamy w niego, nie? Nie ma co się dalej. Dzień dobry. Na ziemię! Chodź bić! Siekierą! Jestem w mordy. Dobra, już po nim. Teraz jeszcze sztuczne oknie. Do widzenia, proszę pana, ja tutaj do widzenia. To nie tak, że jakoś dziwnie. Szybko, dzień dobry. Rozmawiałam z pana sąsiadem i on powiedział, że pan nocuje w śmietniku. Kiedyś tak było. A teraz? A teraz mieszkam nad panem. Co? No. Dobra. Nie, pokazać pan. Tego nie było. Pokazać panu? Tak. Chodź. Tylko pan nie strzela tym plastikowym pistolecikiem. Plastikowym, żebym dzieci zaraz tą siekierą oczu nie wydłubał. Które to piętro? Czwarte chyba. Czy drugie? Nie, drugie. Czwarte to są prezydenckie. Nie ma. O, widzę, no mieszka tuż. No dobra, to. Dzień dobry. Gdzie są pana rodzice? Może. Chce pan kawkę? Nie, gdzie są pana rodzice, jak się pytam? Gdzie są zrobię pana rodzice? Panu koktajl. Ja się pytam, gdzie są. O, dzięki. Proszę pana, gdzie są pana rodzice, ja się pytam. Masz na. Proszę pana, na stole masz koktajl. Gdzie są pana rodzice? Pan koktajl. O, kąpisz. Nie mam. No a to pan sam jest? Przecież. Który mnie wykupił? Przecież pan tu w jakimś kurde chińskim domu mieszka. Co to ma być w ogóle? No urodziłem się w Chinach, uciekłem z Chin, rano jestem poszukiwany w 17 krajach, no takie życie. Dobra, niech pan się w tej chwili nie rusza. I pana zabiję! Nie no, żartuję, widzowie, tego nie wiem. Chce pan... Czekajcie, właśnie teraz chwilę. Proszę, steka pan. Wiecie co, widzowie, to chyba będzie na tyle w tym odcinku, nie? Czekajcie! No. I poleciał. Krainę zapomnienia. Dobrze, widzowie, to będzie na tyle w tym odcineczku i widzimy się już w kolejnym. Dobra. Więc do zobaczenia. Na razie.